Daniel przyjechał na wakacje do Ostródy. Daniel chce się dowiedzieć, jak można tu miło spędzić czas. Przepraszam, co w wakacji można robić w Ostródzie? O, dużo rzeczy ciekawych. Przede wszystkim się opalać nad jeziorem, oglądać widoki różne i w ogóle tak. Przepraszam, co w wakacji można robić w Ostródzie? Pływać na plażach. A wy co robicie? Spacerujemy często. Rozumiem. Czyli teraz taki troszeczkę leżing, tak? Myślę, że pojeździć na jakichś żaglówkach. A gdzie to? Szczerze? Nie wiem. Wiele rzeczy, na przykład sporty wodne uprawiać, można spacerować, można wypoczywać w hotelu, można zwiedzać okoliczne miejscowości, no wiele różnych atrakcji, rowery na przykład jeszcze. A tutaj żony ze mną nie ma, a jakaś impreza? Oto co mam, żyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Witam, przepraszam, co można robić w wakacje w Ostródzie? Bawić się. Na fujace. Można jeździć na nartach wodnych, tutaj są. Można chodzić na plażę. Nie wiem, dużo rzeczy. A wy co robicie? My się. Nie, my wyjeżdżamy na wakacje. Też można chodzić na różne koncerty, tu są Ostrzy na przykład. Na plac zabaw. Co w wakacje można robić w Ostródzie? Wszystko, czego nie można robić w Sosnowcu. Dziękuję bardzo. Zwiedzać Zamek Krzyżacki. Coś jeszcze, o to nudno tak. Na przykład iść na plażę. O. Lepiej. Jakieś imprezki? Nad jeziorem tu są, next. Nie wiem. No jak nie wiesz? Śpiewać. 100 lat, niech żyje. Nie wiem, źle śpiewam. W Ostródzie przez większość czasu stoimy na przejeździe. Niestety. Przepraszam, co w wakacje można robić w Ostródzie? Pić. Dobrze. Ale ja już wyrosłam z wakacji. Na plażę chodzić. A bo ja wiem, nie wiem. Kurczę, bo nie wiem co mam robić. No nikt nie wie. Nie wiem co mam robić. Co można robić? Wakacje? No, przyjemnie spędzać czas. To znaczy? Znaczy zwiedziliśmy... Relaksować się. Zwiedziliśmy muzeum, tak? No, jedliśmy pyszne lody, spacerujemy sobie. Oj, nie wiem, no z tego jeziora można skorzystać, tak? Na nim jest tam kilka atrakcji. Ja tam chłopcy powiem, że... Chyba tutaj nie ma atrakcji. Na pewno można chodzić na plac zabaw, jeść lody. A coś jeszcze? Nie wiem, jest dużo atrakcji, jeżeli chodzi o narty wodne. Pod tym względem jesteśmy rozbudowanym miastem. No i ogólnie lody. Zwiedzać. Ale co zwiedzać? A wszystko, bardzo piękne miasto, bo ja też nie jestem stąd. Spędzać na molo. No wszyscy mówią, że na molo i na molo. Co w tym... A powiem pani, co w tym molo takiego fajnego jest? Dużo atrakcji, plac zabaw dla dzieci. I coś jeszcze? No ogółem dużo barów, można gdzie posiedzieć z przyjaciółmi. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Nie wiem. A ty co robisz? Ja jeżdżę na rowerze. A powiedz mi jedną taką atrakcję w Ostródzie, festiwal, może jakieś te, które najbardziej zapamiętałeś? Ostróda Reggae Festival. Co, dałeś czadu tam? Tak. Co można robić w Ostródzie? Różne ciekawe rzeczy. To znaczy? No przede wszystkim osoby, które nie chcą uprawiać sportu, mogą spacerować po pięknych terenach wokół jeziora. Jest wyciąg dla młodzieży i osób młodych narciarski. Są wypożyczalnie łodzi, jachtów i tym kajaków, najróżniejszych rzeczy. A jeżeli ktoś nie ma ochoty, może usiąść sobie, wypić kawkę, przyglądając się tym osobom, które pływają. Dzisiaj dowiedziałem się, że w Ostródzie można robić wiele wspaniałych rzeczy, pytając o to Ostrudzian. Więc i wy przyjedźcie do Ostródy, aby fajnie spędzić wakacje.